W 93 roku były komunistyczny propagandzista, później dziennikarz Marek Barański w tygodniku Nie opublikował rzekomą lojalkę Jarosława Kaczyńskiego, czyli opublikował deklarację lojalności, którą Kaczyński miał podpisać w stanie wojennym, gdy był przesłuchiwany przez SB. No i Wyglądał ten dokument opublikowany przez Barańskiego jak spełnienie marzeń przeciwników Jarosława Kaczyńskiego, który przedstawiał się jako zawzięty wróg komunistów, zwolennik lustracji i dekomunizacji. Poproszę o skan numer 20. To jest ten dokument, tak jak on wygląda w dokumentacji znajdującej się w Instytucie Pamięci Narodowej. Tak go, w takiej postaci go dostałem, w postaci niecałej. Nie wiem dlaczego jest tutaj ten skan, który przedstawiam, ucięty, tak, tak mi go przysłał IPN oświadczenie oświadczam, że będę przestrzegał prawa stanu wojennego, co oznacza, że nie będę prowadził działalności przeciwko obowiązującemu porządkowi prawnemu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej J. Kaczyński. Oświadczenie datowane na 17 grudnia. Od razu powiem, że ten dokument jest w Instytucie Pamięci Narodowej nie jako autentyczny dokument służby bezpieczeństwa. On jest dołączony do wyroku, który w sprawie Marka Barańskiego zapadł, ponieważ Jarosław Kaczyński wytoczył sprawę karną Markowi Barańskiemu za tę te, za te publikację. Barański później w trakcie procesu, nawet znacznie później dołączył inne akta mające rzekomo pochodzić z dokumentów SB, z dokumentów SB dotyczących Jarosława Kaczyńskiego dostarczył notatki podpisane przez SBK pułkownika Kijowskiego. Poproszę o e, kolejny skan. To jest początek pierwszej notatki. Czytamy tutaj, że e, 17 grudnia pułkownik Kijowski, podpułkownik wtedy jeszcze, podpułkownik Kijowski przeprowadził rozmowę z Jarosławem e, Kaczyńskim. I czytamy na początku tej notatki, że Kaczyński najpierw został przesłuchany przez pracowników Wydziału IV Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli przez innych SB-ków, a potem ponownie został zatrzymany i doprowadzony przed oblicze podpułkownika Kijowskiego, który działał w innej jednostce. Czyli tak to wygląda trochę tak, jakby. SB bawiła się z Kaczyńskim jak kot z myszą. Co dalej czytamy w tej notatce pułkownika Kijowskiego, którą Marek Barański przedstawił w sądzie? Poproszę o kolejny skan. Czytamy tutaj, że Kaczyński w końcu zgodził się złożyć deklarację lojalności. Widząc jego załamanie, Pisze do mniemany SB Kijowski, widząc jego załamanie, kontynuowałem rozmowę, stopniowo uspokajał się. Zaproponowałem, byśmy rozpoczęty dialog kontynuowali. Powiedział Esbek Kaczyńskiemu, tak tutaj czytamy, że Esbek powiedział Kaczyńskiemu, i że nie chodzi o informacje o jego znajomych, ale dialog dwóch dorosłych ludzi, którym na sercu leży troska o dobro naszego kraju. Zapewniłem, że nie będę żądać zobowiązania o współpracy. Po dalszej rozmowie i e, e, wymianie poglądów za i przeciw dialogowi, Jar, bo tutaj, tak, Kaczyńskiego w dalszej części dokumentu takim skrótowym kryptonimem Kaczyński jest określany. Po dalszej rozmowie i wymianie poglądów za i przeciw, Jar w końcu zgodził się na kontynuowanie rozmów na neutralnym gruncie. Przyznałem się, że jestem oficerem MSW, podałem numer telefonu i poprosiłem, aby przedstawił się imieniem i prosił Białostockiego. To brzmi tak, jakby. Podpułkownik Kijowski używał fałszywego nazwiska w swojej pracy, co było wśród esbeków bardzo częste. Umówiliśmy się, że zadzwoni 23 bieżącego miesiąca czyli 23 grudnia 81 roku. Kaczyński miałby do tego esbeka zadzwonić, żeby umówić się na spotkanie. Poproszę o kolejny, kolejny skan. I to jest koniec tej notatki. Ona jest podpisana pod nazwiskiem podpułkownika Kijowskiego. Czytamy na końcu, że w celu zakonspirowania Kaczyńskiego jako ewentualnego tajnego współpracownika proponuje nie rejestrować, a spowodować prowadzenie rozpracowania w ramach kwestionariusza ewidencyjnego przez Wydział 9. Czyli przez tych, niby, przez tych innych esbeków, którzy wcześniej mieli Kaczyńskiego na początku dnia przesłuchiwać, zanim Kaczyński, wypuszczony e, e, przez esbeków, nie wpadł znowu w pazury esbecji, tym razem w pazury podpułkownika Kijowskiego. E, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kwestionariusz ewidencyjny to, było, bardzo, to był bardzo szczególny rodzaj teczki. Taką teczkę zakładano opozycjonistom, którzy zrezygnowali z działalności opozycyjnej. Uznawano ich za takich, którzy już dostali po nosie, już się nie buntują i wymagają tylko rutynowej kontroli od czasu do czasu, żeby sprawdzić, czy nie wracają do swoich złych nawyków, do swojej wrogiej. Antysocjalistycznej działalności, jak to, się wtedy, jak to się wtedy nazywało. Czyli tutaj czytamy, że Kaczyński miałby zostać potraktowany jak były opozycjonista, choć wtedy był opozycjonistą jak najbardziej czynnym. No dobrze, i tak się składa, że w tych samych aktach, że znajdujemy coś bardzo dziwnego. Bo znajdujemy kolejną notatkę podpułkownika Kijowskiego z tego samego dnia i też z rozmowy z Kaczyńskim, tyle że tym razem ona wygląda zupełnie inaczej i mówi zupełnie coś innego, jeśli chodzi o pewne bardzo istotne szczegóły. Poproszę o kolejny skan. To jest początek i tutaj czytamy na początku tej notatki, że Jarosław Kaczyński został sprowadzony na rozmowę przez ekipę realizacyjną prosto z miejsca zamieszkania o 7.00 rano. A poprzednio czytaliśmy, że rozmowa Kijowskiego z Kaczyńskim w dniu 17 grudnia nie, nie była pierwszą rozmową Kaczyńskiego. Kaczyński miał być wcześniej przesłuchany przez Wydział 9, potem miał wyjść, potem miał zostać znowu zatrzymany i e, 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 dowieziony przed oblicze podpułkownika Kijowskiego. Więc to się nie zgadza. Poproszę o kolejny skan. To jest dalszy ciąg tej drugiej notatki. I tutaj czytamy, że e, e, podpułkownik Kijowski, e, e, że podpułkownik Kijowski, proponuje Kaczyńskiemu rozmowę prywatną w mieszkaniu swojej ciotki i podaje Kaczyńskiemu telefon domowy swój telefon domowy żeby Kaczyński mógł do niego zadzwonić to jest zupełnie nieprawdopodobne przede wszystkim dlatego że to był dzień po masakrze w kopalni Wujek 17 grudnia gdzie milicja i wojsko komunistyczne zabijało górników SBCy byli przerażeni, bali się odwetu. Żaden z nich nie podałby opozycjoniście telefonu domowego, choćby po to, żeby nie mieć telefonów o trzeciej w nocy i nie słyszeć słuchawce, zdechniesz Czerwona Świnio. Ale trzeba pamiętać, że opozycja związkowa, opozycyjne związki zawodowe były też działały też wśród pracowników telekomunikacji. I jakiś sympatyk opozycji mógłby na przykład ustalić adres SBK po numerze e, telefonu. I SBC na takie ryzyko nie szli. Bali się, że będą zabijani. no Zabijali ludzi i bali się, że będą zabijani. E, to jest bardzo, e, bardzo, bardzo tutaj e, niezwykłe. Poproszę o kolejny skan. I to jest koniec e, tej e, notatki. Pod nią jest znowu, ona jest podpisana pod nazwiskiem podpułkownika kijowskiego, tyle że już nie ma podpisu odręcznego, jest tylko nazwisko e, wystukanie, e, wystukane na maszynie. E, i czytamy, że rozmowa następna z Kaczyńskim będzie przeprowadzona w lokalu o nazwie Potocka. Chodzi o lokal konspiracyjny, czyli takie mieszkania, które mieli Jezbecy na mieście, żeby tam się spotykać z konfidentami. W poprzedniej notatce podpułkownika kijowskiego w ogóle nie było o tym mowy. No więc nic dziwnego, że, że sąd uznał, że. Tego rodzaju dokumenty są, są fałszywe, że, że nie można ufać tajemniczemu podpułkownikowi kijowskiemu. Tym bardziej, że w trakcie procesu okazało się, że podpułkownik kijowski nie żyje, więc Barański tutaj się powoływał na kogoś, kogo nie można było wezwać, wezwać na, na świadka. Cała ta akcja, cała ta historia, cała ta publikacja Barańskiego i, i, i to co z niej wynikło było przedstawiane przez Jarosława Kaczyńskiego jako element prześladowania jego, Kaczyńskiego i polskiej prawicy przez esbeków. Przez esbeków, którzy wślizgnęli się do służb specjalnych Wolnej Polski, pierwszych służb specjalnych, które powstały po upadku komunizmu, pierwszych cywilnych służb specjalnych Wolnej Polski, które nazywały się Urząd Ochrony Państwa UOP. W skrócie, UOP pełnił rolę wywiadu, kontrwywiadu i zapory przeciwko terroryzmowi, zapory przeciwko przestępczości, która mogłaby zagrozić istnieniu lub funkcjonowaniu, lub funkcjonowaniu państwa. I to, co widzieliśmy do tej pory, no, zdaje się potwierdzać tę tezę. Ktoś ordynarnie sfałszował dokumenty mające obciążać Jarosława Kaczyńskiego. I no, trudno sobie wyobrazić, żeby mógł to zrobić ktoś inny niż jacyś byli SBCy, wiedzący, co jest w dokumentach, wiedzący, jak sfałszować dokumenty. No, po upadku komunizmu byli nadal wpływowi SBCy i byli w Urzędzie Ochrony Państwa. Oni tu się wydają, e, no faktycznie patrząc na to wszystko, to wygląda tak, jakby SBCy prześladowali e, biednego Jarosława Kaczyńskiego. Ale czy tak naprawdę jest? Poproszę o kolejny skan, skan numer 27. To jest fragment uzasadnienia, które, uzasadnienia wyroku, który sąd wydał w sprawie Jarosława Kaczyńskiego, w sprawie wytoczonej przez Kaczyńskiego przeciwko Barańskiemu. I tutaj sąd wylicza świadków, którzy świadczyli na korzyść Jarosława Kaczyńskiego. I to był, na przykład, Marian Śpitalniak, Esbek, który później, jak wynika z dokumentów sądowych, trafił do UOP. To był Andrzej Milczanowski, szef UOP. Więc pojawia się też wśród świadków nazwisko Antoniego Zielińskiego. Nie ma go na tym skanie, ale gdzie indziej w aktach jest. To też była ważna postać. To też był ważny funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa. E, e, sąd też tutaj e, e, wspomina o e, notatce. E, w tym na tym skanie widzimy, że sąd wspomina o notatce który, prze, z rozmowy przeprowadzonej przez Jarosław, z Jarosławem Kaczyńskim przez. SBK Mariana Śpitalniaka w 1981 roku, w grudniu 1981 roku, więc jest również jakiś esbecki dokument, który świadczy na korzyść Kaczyńskiego. Do tego za chwilę wróci. Poproszę o kolejny skan, skan numer 28. Tutaj czytamy, że... Andrzej Derlatka, zastępca dyrektora gabinetu szefa Urzędu Ochrony Państwa, poinformował sąd, iż w wyniku szczegółowej kwerendy w archiwum UOP jednoznacznie ustalono, że brak jest oryginału dokumentów przesłanych przez sąd, to jest notatki z 18 grudnia sporządzonej przez Kijowskiego i oświadczenia Kaczyńskiego z 17 grudnia, czyli tej niby lojalki, tej deklaracji lojalności, którą widzieliśmy. Zatem Andrzej Gerlatka, ważna osoba w UOP, informuje sąd, że dokumenty przedstawione rzekomo jako dokumenty esbeckie nie figurują w archiwach UOP, no a archiwa UOP zawierały wtedy dokumenty esbeckie. Wtedy jeszcze nie było IPN i akta SB e, e, znajdowały się w archiwach UOP. Więc kolejna ważna postać świadczy na korzyść Kaczyńskiego, obala twierdzenia Barańskiego, obala dowody, czy też rzekome dowody przedstawione przez Barańskiego. Więc jak tu można mówić o prześladowaniu Kaczyńskiego przez UO? Sprawdźmy jeszcze, kim jest pan Derlatka, bo to może, bo będzie taki mały akcent humorystyczny. Poproszę o kolejny skan. To jest cytat z artykułu pisowskiej propagandistki Doroty Kani. Która pisze o tym, że wydawca wprost Michał Lisiecki zrobił karierę biznesową przy pomocy Andrzeja Derlatki, funkcjonariusza wywiadu PRL. Mowa o tym samym Andrzeju Derlatce. Po dojściu SLD do władzy w 2002 roku, Andrzej Derlatka został, został wiceszefem agencji wywiadu. W 2004 roku pełnił obowiązki szefa agencji wywiadu. No tak, a po drodze w latach 90. tych był w UOP, zanim jeszcze powstała agencja, agencja wywiadu. E, zatem wynika z tego, że e, derlatka e, dobroczyńca Kaczyńskiego, czy też jego sojusznik w procesie przeciwko Barańskiemu, był po prostu esbekiem. Był esbekiem i Dorota Kania postanowiła go pewnego dnia napiętnować jako SBK najwyraźniej nie wiedziała, że atakuje dobroczyńcę, swojego dobroczyńcy, swojego patrona którym jest Jarosław Kaczyński no to kolejny dowód na to, że Dorota Kania nie wie co pisze pisze tylko to co jej każą albo to co jej się wydaje spójrzmy kto jeszcze bronił Kaczyńskiego Poproszę o kolejny skan, bardzo ważny. To jest fragment uzasadnienia wyroku w sprawie Barańskiego. Kolejny fragment. Czytamy, że sąd na wniosek obrońcy Kaczyńskiego przesłuchał Andrzeja Kapkowskiego. Andrzej Kapkowski zeznał, że do prokuratury wojewódzkiej w Warszawie zostały skierowane materiały dotyczące działań UOP przeciwko prawicy. Z uwagi na to, że świadek nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej, Andrzej Kapkowski zeznał ogólnie, że w ułop znalezione zostały pewne dokumenty, tzw. Tak wprawki, świadczące o tym, że fałszowano pewne dokumenty dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Zatem, proszę bardzo, Kapkowski jednak zeznaje, że Kaczyński był prześladowany, nękany, zwalczany przez UOP i to bezprawnymi metodami. No, ale kim jest sam e, Kapkowski? Kim jest Andrzej e, Kapkowski? Poproszę o kolejny skan. E, Andrzej, Kapkowski, e, e, był, e, Andrzej Kapkowski był Andrzej Kapkowski był jednym z asów kontrwywiadu PRL, czyli też był esbekiem, a potem trafił do e, służb specjalnych e, Wojn Wolnej Polski, czyli jakby e, jego życiorys odpowiada życiorysowi rzekomych prześladowców e, e, Kaczyńskiego z uop -u. Był szefem Urzędu Ochrony Państwa w latach 96-97. Zatem no, osobliwie wygląda to prześladowanie Kaczyńskiego przez UOP, skoro o tym prześladowaniu zapewnia sąd szef UOP. Więc tutaj znowu widzimy dziwną sytuację. Kaczyński rzekomo prześladowany przez UOP jest przez UOP broniony i to do tego stopnia, że UOP sam na siebie donosi, mówiąc tak, tak prześladowaliśmy myśli tego biednego Kaczyńskiego. To co widzimy teraz to jest fragment artykułu, w którym czytamy o perypetiach biznesowych. Kapkowskiego. Kapkowski poręczył za Romana niemieckiego, który sprowadzał węgiel z Rosji, z zachodniej Syberii do Polski, czyli stamtąd skąd później węgiel sprowadzał Marek Falenta, jeden z głównych bohaterów afery taśmowej z 2014 roku, która dała władzę PiS. Andrzej, Andrzej Kapkowski poręczył za niemieckiego. Za importera rosyjskiego węgla, gdy ten był oskarżony o oszukanie dwóch e, cukrowni na 8,5 miliona złotych oraz wyłudzenie ponad 29 milionów złotych z banku rozwoju eksportu. Więc to, to tutaj się rodzi pytanie, czy Andrzej Kapkowski, mimo że został szefem UOP U, e, był tym, do, w cudzysłowie mówiąc, dobrym Sbekiem, który się nawrócił na e, Orientację prozachodnią, czy też jednak została mu sympatia do poprzedniego komunistycznego systemu i poprzednich sowieckich, później rosyjskich sojuszników? No, to pytanie jest o tyle zasadne, że w aktach sprawy przeciwko słynnemu aferzyście Bogusławowi Baksikowi, sprawy prowadzonej już w naszych czasach, znowu pojawia się Andrzej Kapkowski. Poproszę o kolejny skan. E, Skan e, artykułu portalu Arbinfo na temat e, Bogusława Baksika, e, to, jest, e, to jest bardzo niezwykła sprawa. Bogusław Baksik e, wyłudzał pieniądze od zachodnich biznesmenów za pomocą no, takich bardzo niezwykłych kombinacji, których tutaj nie będę teraz opisywał, bo, bo, były, bo były skomplikowane. I w tych kombinacjach pomagał mu niejaki Maciej W., powiązany ze słynną pisowską siecią parabanków Skok. Maciej W. w swoich przekrętach Mm, korzystał z pomocy singapurskiej firmy, a która posiadała gwarancję od wielkiego kremlowskiego banku Gazprom Bank. współdziałał też z ludźmi byłych e, komunistycznych służb specjalnych. Gdy policja wyszła do domu Macieja W, Maciej W powiedział, żądam powiadomienia Andrzeja Kapkowskiego, mojego doradcy, podał numer telefonu, znalazłem ten numer w aktach, zadzwoniłem, odebrał. E, Andrzej Kapkowski, który potwierdził, że pracował w jednej z firm Macieja W., aczkolwiek zastrzegł, że tylko przez dwa lata, a poza tym nasza znajomość miała charakter towarzyski, powiedział, znałem też, znałem też jego rodzinę. Takich więc niezwykłych sojuszników Kaczyński miał w swojej sprawie przeciwko Markowi Barańskiemu. Kolejna rzecz, wspomniany wcześniej esbek Marian Śpitalniak, i tu poproszę o kolejny skan. Też zeznawał na korzyść Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział, że Jarosław Kaczyński przy nim nie podpisał deklaracji lojalności i wykluczył możliwość tego, że jakiś inny esbek przeprowadził rozmowę z Kaczyńskim, podczas której Kaczyński mógłby jakąś deklarację podpisać. Podkreślił, że to on, Marian Śpitalniak, był odpowiedzialny za Kaczyńskiego za. Rozmowy z Kaczyńskim. No dobrze. Postanowiłem dowiedzieć się na ten temat więcej i dotarłem w Instytucie Pamięci Narodowej do prawdziwej teczki Jarosława Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest jej okładka. Jakiś przychylny Kaczyńskiemu esbek napisał na okładce zniszczyć, ale potem inny esbek przekreślił. To polecenie. Teczka ma sygnaturę IPN BUE 0204 łamane przez 1599, tom pierwszy. Zgadzają się wszystkie dane. Poproszę o kolejny skan. Zgadzają, zgadza się imię, nazwisko, adres, data urodzenia i jak widać, twarz też się zgadza. To jest właśnie Jarosław Kaczyński. I poproszę o kolejny skan. To zdjęcie pochodzi z nagłówka wniosku o Założenie kwestionariusza ewidencyjnego, czyli jednak notatka domniemanego pułkownika kijowskiego nie do końca kłamała. Z jakichś przedziwnych przyczyn SBC założyli Kaczyńskiemu kwestionariusz ewidencyjny, jakby był wycofanym weteranem opozycji z wyłamanymi zębami, zmęczonym, który już nie chce walczyć i nie walczy, i jest kont kontrolowany tylko rutynowo. Chociaż Kaczyński w tym czasie prowadził intensywną działalność opozycyjną. Poproszę o kolejny skan. Trafiłem w tych aktach na notatkę Mariana Śpitalniaka, cytowaną przez sąd i przedstawianą jako tę prawdziwą notatkę na temat Kaczyńskiego. Tę prawdziwą, której należy ufać i która rzekomo Kaczyńskiego tutaj uwalnia od wszelkich zarzutów i podejrzeń. I faktycznie w tej notatce czytamy, że na początku Kaczyński zachowywał się bardzo dzielnie podczas przesłuchania, podczas rozmowy przez Mariana Śpitalniaka. Czytamy, że Kaczyński został zatrzymany do wyjaśnienia, osadzony razem z kryminalistami nie bezpośrednio przed tym przesłuchaniem, ale jakiś czas wcześniej. Źle to wspominał. Jakkolwiek ponownie siedzieć nie chce, często odmawiał udzielania odpowiedzi na pytanie, stanowiska w tym względzie zmienić nie chciał, godząc się na internowanie, czyli bohatersko odmawiał odpowiedzi, mówił: Dobra, to internujcie mnie, czyli zamknijcie w ośrodku odosobnienia. Wtedy dla opozycjonistów zamiast więzień komuniści przygotowali tak zwane internaty, czyli ośrodki odosobnienia dodał przy tym, cytuję dalszy ciąg notatki dodał przy tym, że nie zgodzi się też na żadną współpracę i raczej wybrałby samobójstwo jako alternatywę, ponieważ określił się jako praktykujący katolik, zareplikowałem pisze SB Śpitalniak zareplikowałem, że samobójstwo trudno jest dokonać, a przede wszystkim byłoby ono sprzeczne z zasadami wiary chrześcijańskiej uwagę moją zbył Milczenie. No dobrze, zajrzyjmy jeszcze na chwilę do akt sądowych. To jest kolejny fragment uzasadnienia sądu, gdzie czytamy, że notatka kapitana śpitalniaka jest przez sąd traktowana jak ważny dokument, w zasadzie przesądzający sprawę. Notatka udostępniona sądowi przez Urząd Ochrony Państwa, przypomnijmy, ten, który rzekomo prześladował Kaczyńskiego. Ale istotne jest to, ta notatka, w tej chwili najważniejsze jest to, że sąd uznał notatkę Szpitalniaka za niezwykle ważny dokument, prawdziwy, godny zaufania, przesądzający sprawę, jeśli chodzi o e, e, zarzuty stawiane Kaczyńskiemu. Ja się zgadzam, że to jest bardzo ważny dokument i się zgadzam, że jest prawdziwy, wszystko na to wskazuje, ale czy on tak do końca uniewinnia Kaczyńskiego, czy go oczyszcza ze wszelkich zarzutów? Poproszę o kolejny skan. Oto, co zaraz potem czytamy w notatce kapitana Śpitalniaka. Co czytamy o Jarosławie Kaczyńskim? Odmawiając odpowiedzi na moje pytania, dwukrotnie zaznaczył wyraźnie, że o niektórych sprawach może ze mną rozmawiać, ale w innych warunkach, na przykład w kawiarni. I po zakończeniu stanu wojennego. Czyli Kaczyński jest obrażony na SB, na Komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa i na komunistów za stan wojenny, ale gdyby nie stan wojenny, to mógłby się z SB spotykać w kawiarni i kiedy stan wojenny zostanie zakończony, to on może, on będzie się z tym SB spotykał w kawiarni, chociaż właśnie na tym polega współpraca z SB, że się chodziło, czasem się chodziło na przesłuchanie, na Komendę, na komendzie milicji, czyli komunistycznej policji się spotykało SBK, ale przeważnie chodziło się do jakichś miejsc neutralnych, do parku, do kawiarni. Czytajmy dalej notatkę kapitana śpitalniaka. Kaczyński kategorycznie odmówił podpisania deklaracji lojalności, uważając, że jest ona bezprawna i niezgodna ze stanem faktycznym, gdyż on szkodliwie przeciwko państwu nie działał. Ustnie zobowiązał się do przestrzegania przepisów wynikających ze stanu wojennego. Pytał, co moim zdaniem nie wolno mu czynić w tym okresie. Udzieliłem mu w tej kwestii odpowiednich wyjaśnień i pouczeń. Czyli Kaczyński zgodził się pod pewnymi warunkami spotykać ze Zbekiem i udzielać mu informacji i Kaczyński. Yy, nie podpisał się pod deklaracją lojalności, ale złożył ustną deklarację lojalności, mimo że opozycja przestrzegała swoich członków, aby w żaden sposób nie okazywali akceptacji dla stanu wojennego, który uważali za bezprawny i prawo stanu wojennego, przepisy stanu wojennego, których miał Kaczyński przestrzegać, też uważali za, za bezprawne. Co na to sąd? Wróćmy do akt sądowych. Poproszę o kolejny skan. To jest znowu fragment uzasadnienia. Sędzia napisał tak. Pozostał jedynie problem, czy J. Kaczyński ustnie zobowiązał się do przestrzegania przepisów stanu wojennego. Jarosław Kaczyński stanowczo zaprotestował. Temu twierdzeniu, na dowód tego, że nie zobowiązał się nawet ustnie do przestrzegania przepisów stanu wojennego, wniósł o przesłuchanie e, Dorna, Milczanowskiego, Zielińskiego, Starczewskiego, Wałka na okoliczność prowadzonej przez niego działalności. Czyli e, e, opozycję, poprosił na świadków opozycjonistów, którzy mieli opowiedzieć, że prowadził działalność opozycyjną w tamtym okresie. I to jest prawda, że prowadził. Ale to, że prowadził, nie znaczy, że w rozmowie ze Zbekiem nie zobowiązał się ustnie. To są dwie różne rzeczy. Mógł zobowiązać się ustnie, a potem temu zobowiązaniu zaprzeczyć czynem, prowadząc działalność. Co ciekawe, tutaj nie doczytałem się w aktach, żeby Kaczyński się odniósł do kwestii swoich spotkań, zamierzonych spotkań ze Zbekiem, spotkań, które dopuścił po ewentualnym zakończeniu stanu wojennego. Poproszę o kolejny, ostatni już skan. To jest znowu fragment e, oświadczenia, e, fragment uzasadnienia wyroku. Czytamy tutaj, że świadkowie potwierdzili, że po wprowadzeniu stanu wojennego Kaczyński prowadził ożywioną działalność, był współredaktorem podziemnego miesięcznika Głos, pisał do Solidarności Narodu, polityki polskiej. E, Kaczyński prowadził rozległą działalność obejmującą wiele dziedzin aktywności w podziemnych strukturach. I tu wraca pytanie: jeśli tak, to dlaczego SBC założyli mu kwestionariusz ewidencyjny? Teczkę byłego opozycjonisty, który zrezygnował z działalności i którego należy tylko czasem wyrywkowo, rutynowo e, sprawdzać. E, to wszystko. Prawdziwe, nie te pierwsze, które pokazywałem fałszywe, ale prawdziwe akta y, Kaczyńskiego dostępne w IPN mówią, że Kaczyński był gotów na rozmowy ze Zbekami. stawiał tylko pewne warunki i y, zadeklarował lojalność wobec reżimu stanu wojennego. Tyle, że ustnie, a nie pisemnie, był tutaj, można powiedzieć, sprytny, ale nie był na pewno Kaczyńskim y, niezłomny. Był gotów na współpracę pod pewnymi warunkami, na współpracę z SB. Po drugie, to nam pokazuje, że cała sprawa rzekomego prześladowania Kaczyńskiego przez Urząd Ochrony Państwa jest bardzo dziwna. Niby go prześladują, ale równocześnie biją, albo zaraz potem biją się w piersi i mówią, że nie prześladują. Odpowiedzialny za sfałszowanie teczki Kaczyńskiego, jak podejrzewała prokuratura, miał być Jan Lesiak, wytrawny SB, który zajmował się Kaczyńskim jeszcze w latach 70. Jeśli tak, to dlaczego ten wytrawny esbek tak źle sfałszował tę teczkę, tak źle sfałszował te dokumenty, zostawiając w nich dwie notatki z tego samego dnia, sprzeczne ze sobą i e, podpisane przez rzekomo podpisane przez nieżyjącą osobę, co od razu budzi podejrzenia, no ale przede wszystkim sprzeczne ze sobą w bardzo istotnych szczegółach, zawierające taki absurd jak podawanie opozycjoniście telefonu domowego SBK, przez tego właśnie, przez tego samego SBK. Jan Lesiak był człowiekiem, któremu się bardzo wiele rzeczy w życiu udawało, wymigał się z niejednych opałów, był bardzo sprytny. Gdyby chciał Kaczyńskiemu naprawdę zaszkodzić, zrobiłby to inaczej. Dlaczego? Dlaczego tak, byli esbecy, tak bardzo pomogli Kaczyńskiemu. E, I po co w ogóle powstała cała ta sprawa? Być może po to stworzono fałszywe akta, żeby wbiło nam się w pamięć, że Kaczyńskiemu sfałszowano teczkę, że on jest biedny, prześladowany przez byłych SB-ków i żebyśmy nie sięgnęli do prawdziwej teczki. E, a gdyby ktoś sięgnął i powiedział nam, że tam... E, Kaczyński godzi się na spotkania z Zbekiem, to byśmy nie uwierzyli. Powiedzielibyśmy, a Kaczyńskiemu sfałszowali teczkę. Gdzieś tam słyszeliśmy, że sfałszowano teczkę. Ta wieść krążąca po polsce o sfałszowanej teczce miała e, ludzi zniechęcać do zaglądania wespeckie dokumenty Kaczyńskiego i miała sprawić, żeby nam się wbiło do głowy, że on jest ofiarą Zbeków, którzy mu sfałszowali teczkę. E, i żebyśmy nie chcieli wierzyć w prawdziwe SBT dokumenty dotyczące Kaczyńskiego. To jest reset obywatelski.